Hej, dzień dobry Wam wszystkim w filmie, w którym zademonstruję Wam jedną z moich ulubionych sportowych gier z lat 90., mianowicie Sensible Soccer 1996-1997. Jest to gra, w którą swego czasu bardzo często i chętnie grałem, zwłaszcza tryb kariery, w którym można było rozgrywać mecze, ale przede wszystkim zarządzało się klubem, sprzedawało się zawodników, kupowało się, wystawiało się odpowiedni skład. Nie był to może taki klasyczny menedżer z wieloma opcjami, natomiast mimo wszystko bardzo przyjemnie zawsze prowadziło mi się drużynę. No i czasem udawało mi się zdobyć lepszy kontrakt, kiedy dostawałem na przykład propozycję od reprezentacji Polski, bo zwykle zaczynałem prowadząc drużynę w polskiej lidze. Ale tym razem chciałem Wam pokazać po prostu zwykły turniej zręcznościowy, bo tutaj trybów rozgrywki jest sporo. No i jeszcze dodam, że w 2008 roku brałem udział w takim turnieju online, bo w dalszym ciągu ta gra ma swój fenomen. Jej fenomen polega na tym, że wciąż ma wielu fanów, którzy cały czas ją ogrywają, mierzą się ze sobą w rozgrywkach sieciowych. No i ja także właśnie w 2008, zdaje się, roku wziąłem udział w takim turnieju. Miałem na koncie jedno zwycięstwo, choć przypuszczam, że mógł to być walkover, nie pamiętam już w tej chwili. No i niestety pozostałe mecze przegrałem, no ale wstydu nie było. Może wkleję Wam w którymś miejscu przed rozpoczęciem właściwej rozgrywki taką tabelkę, bo zrobiłem sobie screena, niedawno udało mi się zalogować na tym koncie turniejowym. No dobrze, my tutaj zagramy sobie po prostu zwykły turniej na 48 drużyn. Przyznam, że to moje drugie podejście do nagrywania, ale w pierwszym poszło mi tak słabo, że trzeba je wymazać, tak, bo przegramy, jak to się mówi. 3 punkty za zwycięstwo, 1 raz z każdą drużyną i weźmiemy sobie 8 grup po 6 drużyn, czyli 2 drużyny z każdej grupy zaledwie awansują, no i później już system pucharowy, jeden mecz, dogrywka i rzuty karne. 3 z 5 zmian. No i niech będzie, że sezon będzie trwał od sierpnia do maja. Turniej będzie się nazywał Puchar, jakże oryginalnie, Puchar Kanału, nie ma eł, Wicek 8-3. Zobaczymy, kto ten puchar zdobędzie. Nieprzypadkowo wybrałem liczbę 48 drużyn, ponieważ Edited Custom Teams sobie wybiorę. Czyli to są drużyny, które można edytować. Zarówno ich nazwy, jak i nazwiska zawodników można zmienić. Ja tutaj pozwoliłem sobie stworzyć swoją drużynę nazwaną znów jakże oryginalnie Wicek 8-3, no oraz również Widzów. Z tym, że no, to pewnie nie będą i nie są wyłącznie moi widzowie, bo też osoby, które oglądam na YouTube, znalazły się zarówno w mojej drużynie, jak i w drużynie Widzów. Zaraz pokażę Wam składy. Najpierw wybiorę oczywiście drużyny player coach, czyli będę rozgrywał spotkania, ale i ustalał skład. Natomiast widzowie też wezmą udział. 48 jest tych drużyn, dlatego taką liczebność turnieju sobie wziąłem. Zobaczymy, kogo mam w grupie. Chip Thrills, Dunk United, Kebab Shop, Sfos, Deadlines, The Sad Truth i Wicek 8-3. Natomiast widzowie, którzy za pierwszym moim podejściem do nagrywania awansowali do półfinału. Ja zająłem przedostatnie miejsce w grupie. Muszę się do tego Wam przyznać. Gdzie są owi widzowie? Nie mogę ich zlokalizować. Szkoda, że nie mierzę się z nimi w grupie. Może awansowałyby obie drużyny. W pierwszej grupie nie ma widzów. W drugiej grupie nie ma widzów. W trzeciej też, w czwartej też, w piątej też. W szóstej też, w siódmej nie ma i w ósmej są. Chessboard, Essex Boys, Games World, J-Team, Testers United i widzowie. Zobaczymy, jak sobie tym razem poradzą. Wtedy miałem taką grupę śmierci chyba, bo miałem dwie bardzo trudne drużyny. Zobaczymy, jak to będzie teraz. No nie znam składów wszystkich drużyn i siły wszystkich drużyn na pamięć. Pokażę Wam skład widzów.
To są pozostałości, bo kiedyś zakładałem tę drużynę, więc ona była złożona z moich widzów na Twitchu. Widocznie chciałem tę grę streamować, być może. Ale chyba do tego nie doszło, nie przypominam sobie. Widzowie, ciasteczkowy potwór na bramce to z Twitcha, Gabi z Twitcha, profesor Maruda, no to już z YouTube'a i z Discorda. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, bo ostatnio jest zaginiony, mało pisze, w ogóle nie pisze, tak po prawdzie. Robix, no to jest akurat, nie jest moim widzem zapewne, bo chyba na moim kanale ani jednego komentarza nie zostawił, natomiast bardzo go cenię. Jeden już z ostatnich tych YouTuberów ze starej szkoły nagrywa gry retro przede wszystkim. Kajente z Twitcha, Patikal z Twitcha ostatnio była na moim streamie. Bardzo mi miło. Eramas, no to jeszcze znamy się z przygodówki.pl, później Przygodomani. Czasem wpada do mnie i na YouTube'a, i na Twitcha. Taki dobry internetowy znajomy, można powiedzieć. Nubasia, najpierw z YouTube'a, później z Twitcha, ale to też jest streamerką, którą oglądam. Najpierw też nagrywała let's play'e. Bazok prowadzi swój kanał muzyczny z nauką gry na gitarze. Również wydał ostatnio epkę. Jest patronem mojego kanału, również bardzo mi miło. Pingosia, moja moderatorka z Twitcha. Chudy z Discorda, ale i ogląda na YouTube. Shaxin z Twitcha, Sensei Cop, no to z YouTube'a, ale też prowadzi kanał Amigowy Kojot z YouTube'a, patron od niedawna mojego kanału. Deaga, również patronka kanału, i Jadejtowy Michaś, jak wyżej, patron kanału, a trenerem jest Timon. Natomiast później zobaczymy, jakim składem dysponuje drużyna, którą będę prowadził, czyli Wicek 83. Zagramy z ekipą Kebab Shop. O, ucieszyłem się, że nie będzie to taka trudna grupa, ale już widzę, że ciężki rywal, zwłaszcza formacja defensywna jest bardzo dobra. Same kebaby są w obronie i to wszystko chyba tłumaczy. Natomiast muszę się zastanowić, jakim systemem zagrać. 3-4-3 się nie sprawdziło zdecydowanie. Oto mój skład. Na bramce Julius Wandelf, widz, ale również youtuber nagrywający serię Let's Play, patron mojego kanału. Nie zapominajka, no to znamy się osobiście. Bardzo dobra koleżanka, youtuberka i streamerka. Szalryma, również poznaliśmy się osobiście, prowadziła kiedyś kanał. Dalej ogląda moje filmy na YouTube. Spokowap, dobry znajomy, widzieliśmy się na Pixel Heaven, także patron mojego kanału. Deloper, no to członek Iron 4, podobnie jak Mary Kate N. Oczywiście znamy się od długiego czasu osobiście. Mr. Applegat, niegdysiejszy youtuber, szkoda, że już zakończył swoją działalność. Człowiek z wyżyn, jak wyżej. Uparta Zołza, to też przyjaciółka, uzupełnia Iron 4. Mano Game, youtuber, który jeszcze nagrywa, ale już coraz rzadziej, ubolewam nad tym. Wicek 83 to moja skromna osoba. Domino, patron kanału, również jest na Przygodomani. Michael 47, patron kanału i widz. Annica 88, tłumaczka, również patronka mojego kanału. Over Emotional, patronka mojego kanału. Dwie panie również udzielają się na Przygodomani. No i husar.pl, zarówno widz, jak i youtuber, który czasem nagrywa. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze robił częściej, bo wykonuje kawał dobrej roboty. I jako trener Cechiof, patron kanału. Kebab Shop. No dobra, przechodzimy po meczu, po tej takiej wymieniance. Mam nadzieję, że wszystkich w wyczerpujący sposób przedstawiłem. No, trudny to będzie rywal, ale mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej niż ostatnio. Muszę się zmobilizować. Tutaj rozgrywka toczy się w bardzo szybkim tempie i szybko mijają minuty, także trudno jest nastrzelać wiele bramek, zwłaszcza jeśli no, dawno długo się nie grało, albo no, nie ma się takiego skilla, czyli zwłaszcza w moim przypadku. Oj, to było dość niebezpieczne. Pierwszy strzał obok bramki, te pierwsze koty za płoty. Ta gra ma niebywałą grywalność, bo jej siła tkwi w prostocie. No, tym razem Julius Wandelf uratował mnie przed utratą bramki. Rzut rożny. Pierwszy rzut rożny dla mojej drużyny. Zapomniałem zmienić niestety ustawienia, bo powiedziałem, że nie grało mi się w tym ustawieniu najlepiej, no i go nie zmieniłem.
No nie jest źle. Tutaj już miałem kilka niezłych sytuacji do zdobycia gola, ale liczy się to, co w sieci, jak mówi przysłowie. A w sieci nic się do tej pory nie znalazło. Tak, dobre ręce. Tak się mówiło kiedyś o Zbyszku Nowaku, który prowadził program w TV Ręce, które leczą. Oczywiście nie oglądałem tego, nie podejrzewajcie mnie o to. Natomiast tak, jak już zacząłem mówić, siła Sensible tkwi w prostocie. Małe ludziki sobie biegają, kopią sobie piłkę, nie ma wielu jakichś zwodów, jak to jest na przykład w FIFA-ch. Zawaliłem trochę. To była akcja bramkowa. Ale po prostu szybkie tempo, sympatyczna, bardzo wizualnie produkcja, małe ludziki. 5 do 2 dla mnie w strzałach, zdecydowanie przeważam w posiadaniu piłki, 59%, ale nie przekłada się to jak na wynik. Tutaj kluczową sprawą jest, znaczy jedną z takich charakterystycznych rzeczy jest trudność w utrzymywaniu się zawodników przy piłce. Oni często tracą piłkę, kiedy skręcają, bo tak jak biegną prosto, no to piłki nie stracą, chyba że rywal im zabierze, a często się to im przytrafia, ponieważ rywale zwykle biegają szybciej bez piłki niż zawodnicy z piłką. Oj, oj, oj. No tak, bo przeważałem, ale nic z tego nie wynikało, no i rywal mógł swoją jedną z nielicznych sytuacji wykorzystać. Zresztą w drugiej połowie gra mi się już nieco gorzej. I cechą charakterystyczną tej gry jest również fakt, że zawodnicy łapią kontuzję. Po takich wślizgach często im się to przytrafia i wówczas albo jest to kontuzja lekka i wtedy widzimy taki krzyżyk, albo kontuzja ciężka i wtedy ten krzyżyk miga. Pewnie to zobaczycie jeszcze w tym turnieju. Nie wierzę, by udało mi się przejść go bez żadnej kontuzji. To jest mało prawdopodobne. No jak dotąd 0 do 0, ale karny powinien być karny. Zawodnik mi się po tym ślizgu nie zwijał. A to znaczy, że nie doznał kontuzji. Kiedy doznaje kontuzji, no to się zwija. Zwija się z bólu, leży na murawie i... Dziękuję. Podziękowania się należą Juliusowi Van Delfowi za doskonałą postawę w tym meczu. Statystyki już będą gorsze zapewne, bo rywal doszedł do głosu w drugiej połowie. No 7 do 7 w strzałach, 7 do 4 dla rywala w celnych i 52 już jedynie procent przy piłce. 0 do 0. Zobaczymy, jak pójdzie widzom. 0 do 0, no to jeszcze tragedii nie ma, aczkolwiek ustawiłem 3 punkty za zwycięstwo. Zatem no, remis niewiele daje mi w tej sytuacji. No ale zobaczymy, będę walczył dzielnie jak lew. Widzowie wygrali, bardzo dobrze, od razu zobaczymy, kto zdobył dla nich bramkę. Bazok, gratulacje. Lepiej sobie radzą beze mnie, bo gdybym ja ich prowadził, ta sztuka zdobycia gola mogłaby im się nie udać. Natomiast zobaczymy, jak nam pójdzie w drugim spotkaniu i z kim będziemy je rozgrywać. Przepraszam, mam problem z głosem. Jak widać, widzowie 4 do 2 wygrali. Porządną drużynę zrobiłem dla widzów, jak widać. 2 gole Pingosi i bramka Bazoka dołożył do gola zdobytego w pierwszym meczu. Z FOS Deadlines. No mam nadzieję, że rywal nie będzie mocny. No i nie jest. Wygrana z rywalem tej klasy, no to jest po prostu obowiązek. Aczkolwiek no, zmienię ustawienie. Trzech napastników to chyba za dużo. Wiem, że w latach 90. się tak grało. Ale... Po prostu za rzadko dochodzę do sytuacji. Musi być jednak większe skoncentrowanie się na rozgrywaniu piłki. 5-3-2, może to będzie lepsze. Zacieśnienie szyków obronnych, no nie wiem, zobaczymy, jak sobie poradzę. Chciałem ustawić 4-4-2, no ale gra krzyczy, że to jest złe ustawienie dla mojej drużyny, niepasujące.
Sweep też nie, defend też nie, no atak. Najchętniej to byśmy atakowali, ale spójrzcie, tu jest zaledwie trzech obrońców, dwóch pomocników i pięciu napastników. No, jest taka zabójcza taktyka, bym powiedział. Aczkolwiek gra uparcie twierdzi, że ta taktyka może być skuteczna, a zagramy sobie tak. Skoro gra mnie do tego namawia, najwyżej, ale to jest słaby rywal, to mam nadzieję, że nie zostanę pokarany za taką nonszalancję i uda mi się uzyskać, a nawet zasłużę, nie tyle, że mi się uda, tylko zasłużę na korzystny rezultat. No, ale to jest mecz, który mam obowiązek wygrać. O, tym razem w białych strojach występuje. No już pierwsza dobra sytuacja na początku meczu. Aj. Dobrze by było zdobyć bramkę jak najszybciej, żeby później nie było tego stresu i tej presji, że muszę jak najszybciej tego gola strzelić, no bo to wiadomo, z czym grozi. Aj. No i oczywiście lepiej nie dopuszczać rywala jednak blisko swojej bramki. Jest! To ja sam strzeliłem bramkę. Bądź bohaterem w swoim domu, bądź bohaterem w swoim let's playu. Tak, i zostałem tym bohaterem. Teraz trzeba pilnować tyłów. Aczkolwiek oczywiście pilnowanie tyłów polega też na atakach. Na niedopuszczeniu rywala pod własną bramkę. A trudno to robić lepiej niż atakując. Oj. Jeszcze mi kontuzjował. Kontuzjowali mi, ale w tej chwili nie mogę do zmiany doprowadzić. Przy wyrzucie z autu mogłaby taka zmiana zostać przeprowadzona, natomiast... O, teraz. Zobaczmy, kto tam się zwijał z bólu. A nikt. Ach, wydawało mi się. I bardzo dobrze. Nie będę się gniewał, że nikt nie został kontuzjowany. To na pewno. Oj. No dobrze, do przerwy prowadzimy. To jest najważniejsze. Gra toczy się pod dyktando naszej drużyny. Rywal chyba nie oddał żadnego... A nie, oddał jeden niecelny strzał. My oddaliśmy 5, w tym 4 celne. 57% posiadania piłki. No i teraz tylko sztuka w tym, aby druga połowa w przeciwieństwie do poprzedniego spotkania nie była gorsza od pierwszej. Proste zagranie ze środka, czyli wykopanie piłki na aut bramkowe. Nie ma kontuzji. Brawo! Druga bramka mojego autorstwa. No, rywal jest słabszy, to widać, mam przewagę szybkościową. Także no, nie mówię, że to jestem znakomity. Po prostu taki mecz, który miałem obowiązek wygrać i mam nadzieję, że to zrobię w przekonujący sposób. A teraz chwila gry w środku pola. Zawodnicy mają różne parametry określające to, w jaki sposób zachowują się na boisku. Tam nie znam dokładnie znaczenia tych parametrów, no ale są takie. Czy dobrze się na przykład utrzymują przy piłce? Dobrze by było jeszcze jedną bramkę zdobyć. Podkręciłem teraz. Podkręcanie piłki to też jest rzecz ważna w Sensi Blue. Owszem, nie trzeba wcale podkręcać piłki, żeby zdobywać bramki w tej grze, ale to o wiele pomaga, zwłaszcza przy strzelach z daleka. Jeśli piłka jest podkręcona, no to wtedy bramkarz rywali często po prostu jej nie jest w stanie obronić, skontrolować.
Wygrana 2 do 0. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ w pierwszym podejściu nie zdołałem zwyciężyć w żadnym spotkaniu. 8 do 2 w strzałach, także pewne, przekonujące zwycięstwo i trzeba się trzymać takich wyników. Jeszcze czekamy na widzów. Widzowie też już mają dwa spotkania za sobą. Przy okazji testuję nowy mikrofon, bo wczoraj mi przyszedł. No i mam nadzieję, że się będzie dobrze sprawować. Wiem już, że zdecydowanie mniej szumi. Także nawet bez odszumiania jakoś by to brzmiało, tych szumów nie byłoby tak słychać. To jest dobra wiadomość, jeśli chodzi o streamowanie. Bo oczywiście w Let's Playach to te szumy sobie obrabiam. Czy grać tym ustawieniem? No, rywal jest bardzo, bardzo słaby. Najgorsza drużyna, jaka istnieje. Zresztą no, to po prostu jest smutna prawda. Także mogę sobie grać w ten sposób spokojnie. Husar.pl zajmie miejsce Mano Game'a. Damy szansę też Annicy, która wejdzie z Amerykaden i Over Emotional, która wejdzie za Mr. Applegata. A także Michaelowi, który zastąpi w tym meczu Shalrymę. A wiecie co? Domino też niech wejdzie za Juliusa Van Delfa. Po prostu chcę wszystkim rezerwowym dać szansę, a nie ma lepszej sposobności na to niż akurat taki mecz ze smutną prawdą. No, to byłby dopiero wstyd, gdybym tego meczu nie wygrał. No ale zobaczymy. Żeby wygrać, trzeba bramki zdobyć. A, zaczęło się od słupka. Jak to się mówiło kiedyś w podwórkowych rozgrywkach, każdy głupek strzela w słupek. No, ale widzicie, bramki same się nie strzelają. Gol! Zouza! Uparta Zouza zdobyła bramkę. Bez żadnego podkręcania. Udało się 1 do 0. Cieszę się z tego wyniku. Nie miałem takich słabych drużyn w poprzednim turnieju, więc no... Dobrze tym razem trafiłem. Oj, karteczka będzie. Mam nadzieję, że nie czerwona, tylko żółta dla niezapominajki, ale musi się pilnować. No, Julius Van Delf teraz wypluł piłkę. To mogło być niebezpieczne. Podkręciłem, ale strzał w bok z takiej odległości z podkręceniem no nie mógł przynieść efektu, nie mógł znaleźć drogi do bramki. No tutaj się dwoje i troje, żeby nie podeszli za blisko mojej bramki. 44 minuta i jakoś bardzo wielu sytuacji to nie stworzyłem. Wbiegnięcie z piłką w bramkarza, standard. No dobrze, 1 do 0. Najważniejsze jest prowadzenie. Teraz trzeba to prowadzenie podwyższyć, no bo gramy z najsłabszą drużyną w całym turnieju. Najprawdopodobniej 6 do 1 w strzałach. No ale zawsze jeden przypadkowy strzał to może być bramka, tak więc nie jest bezpieczną przewagą różnica jednego gola. No ale teraz. Aj, źle. Musiało się tak skończyć. Wiedziałem, że tak będzie. Już miał, no, miał piłkę odklejoną trochę od nogi. Oj. No, na to pozwalać nie można. Gol. Husar.pl zdobywcą drugiego gola. Jest 2 do 0, więc mogę odetchnąć z ulgą. No, co jak co, ale ten rywal dwóch goli to mi nie strzeli. Także wynik jest korzystny. No i daje nadzieję na awans, na wyjście z grupy.
przydałby się jeszcze jeden gol, tak po prawdzie, bo bilans bramek też może się liczyć. Jest gol zdobyty przeze mnie. Tutaj chyba celuję w koronę króla strzelców w turnieju. Nie no, żartuję. Nie strzeliłem tych goli tak dużo. Aj. No dobra, jeszcze jest kilkanaście minut. Postaramy się coś zdziałać w tym czasie. Widać, że jeden z obrońców rywali złapał kontuzję, czyli co czyni go jeszcze wolniejszym niż był. Super, niestety. Chyba drugi w tym meczu. Oj, odebrać mu to, zabrać. Ach, próbowałem podkręcić, no ale nie wyszło tak jak trzeba. Dobra, 3-0 nie jest źle, wynik całkiem przyzwoity. Nie straciłem jeszcze w turnieju żadnej bramki, to też się ceni. Dwanaście do jednego w strzałach, kompletna dominacja. Oby tak dalej. Jestem na drugim miejscu w grupie, ale Chip Drills depcze mi po piętach. Natomiast no, Kebab Shop poza remisem ze mną wygrał wysoko dwa pozostałe mecze. Także tutaj się będzie toczyć zażarta walka do końca z całą pewnością. Oby korzystna dla mojej drużyny, ale to wiadomo, że potrzebne będzie jeszcze co najmniej jedno zwycięstwo, myślę, z tym rywalem, który jest w tej chwili na trzecim miejscu. Widzowie remisują, ale to im daje prowadzenie w grupie po trzech kolejkach. Kto tym razem zdobył bramkę? Chudy. A i Jadejtowy Michaś jeszcze ma gola. Także jest bardzo ładnie. No i moja grupa, aha, już jest po trzech spotkaniach. Także 7-7-6-6-0-0. No, dwie najgorsze drużyny. Dunkey United. Graliśmy z Dunkey United czy z Chip Thrills? Wygraliśmy. Z kim wygraliśmy? Chyba z Dunkey United, tak mi się wydaje. Jest The Sad Truth. Czy można to sprawdzić? Zobaczmy listę strzelców. Jestem ja na niej, na 14 miejscu. Chyba nie można sprawdzić? No nic, przekonamy się niedługo. Kebab Shop wygrywa kolejny mecz 4-0. A może grałem właśnie z Sensible World of Soccer Deadlines? No nic, chyba tak. I zobaczymy, jak pójdzie mi kolejny mecz i jak pójdzie kolejny mecz widzą. Gramy z Chip Thrills. No tutaj warunek jest jeden konieczny do tego, żeby grać o awans. Nie możemy pod żadnym pozorem tego meczu przegrać. Remis stawia nas w teoretycznie w miarę korzystnej sytuacji, o tyle, że będziemy przed Chip Thrills, mamy też lepszy bilans bramek, więc remis mógłby sprawić, że w kolejnym spotkaniu potrzebowalibyśmy remisu do awansu. Zobaczmy, jaka jest siła drużyny. No, rywal jest dość przeciętny, ale też silniejszy od naszych dwóch ostatnich, więc musimy uważać. Powrócę już do tego najsilniejszego kadrowo składu. I teraz jeszcze Mr. Applegat. Nie, tutaj grała Over czy Annica? Już nie pamiętam. Over jest lepiej tutaj dopasowana. Ok. Szalryma ma więcej gwiazdek. A, Mr. Applegat musi grać. Czyli Mr. Applegat za Over. Dobra. I tutaj w ataku grał Mano Game. Jest lepszy od Husara według gry. Tutaj już dokonałem tych zmian. I Julius Wandelf oczywiście wraca do bramki. A, mówiłem, że Julius Wandelf wypluł chyba piłkę, a to był Domino. No dobrze, zobaczymy, jak nam tym razem pójdzie, jak sobie poradzimy w tym meczu. Miejmy nadzieję, że dobrze. Chip Thrills. Drużyna jak najbardziej do ogrania. No a na pewno na remis mnie w 100% stać. Więc przede wszystkim pilnujemy, żeby nie stracić bramki. To jest najważniejsze zadanie. Udała się ta sztuka. Oj, ale gramy 5-3-2. Przepraszam, 3-2-5, także
dość ryzykownie, jak na już nieco silniejszego rywala. No i, no i to jest prawdziwy test. Widać różnicę, prawda? Na szczęście nie ma kontuzji. Oj, i jest kontuzja, a rywal z żółtą kartką. Ktoś niestety doznał kontuzji. Mr. Applegat ledwo wrócił z odpoczynku, a już kontuzjowany. No, Annica w takim wypadku niech wejdzie. Faulują bardzo. Szkoda, że tym razem obyło się bez kartki. Sędzia był pobłażliwy. Oj, oj, oj. Jak tak z boku idą z piłką, no to ja cały drżę. Dobra. Aj, trudno mi tutaj wygrać walkę w środku pola, szczerze mówiąc. Taka przepychanka idzie. Oj, oj, oj. Bramkarz, nie, nie. To jest bardzo niebezpieczne, jak bramkarz ma piłkę przy nodze. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. 0-0, no. Ten wynik po przebiegu pierwszej połowy mnie satysfakcjonuje, bo rywale kilka razy tam wstrzeliwali piłkę w okolice mojej bramki. 3-2 w strzałach dla przeciwników, wszystkie strzały celne, aczkolwiek no, 3 razy mnie faulowali także. Aj, 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 szkoda, że piłka nie dotarła do adresata. Piłką nożną się bardziej interesowałem w latach 90. To ciekawe, że jak ja spojrzałem na drużyny, to nawet po nazwiskach znałem imiona tych zawodników. Nie polskich zawodników przecież. Oj! Jak to nie wpadło? Muszę replay zobaczyć. Co tu się zadziało? Uff, ale zamieszanie. No, było ostro. Było ostro. Niewątpliwie najlepsza sytuacja w tym meczu. Oj, jej, jej, jej. Nie lubię tych piłkarskich przysłów, bo one są dla mnie niekorzystne. A mówią, że niewykorzystane sytuacje często się mszczą, więc niech ta niewykorzystana sytuacja rywali się na nich zemści. No, coraz trudniej. Coraz trudniej mi tutaj rozgrywać tę piłkę w środku pola. Rywale zyskują inicjatywę, ale tak jakby po mojej niewykorzystanej sytuacji zeszło ze mnie zupełnie powietrze. Jeszcze 5 minut do końca. No, remis nie będzie złym wynikiem. Jeszcze tutaj spróbujemy. Aj! Było blisko, ale... No nic. No nic. Trzeba wziąć taki wynik, jaki jest, czyli remis bezbramkowy. Tutaj zwracam waszą uwagę, że jeszcze nie straciłem gola w tym turnieju, co byłoby przykre, gdybym bez straty gola albo z jednym straconym golem nie wyszedł z grupy. No nie jest źle. Nie jest źle. Czwarty mecz. Po 4 meczach mam bilans goli plus 5. Z Foss Deadlines na pewno mnie nie wyprzedzą. Chip Thrills mogą mnie wyprzedzić, ale jeśli zremisuję ostatnie spotkanie, no to awansuję. To jest, wydaje mi się, dość pewne. No, także na pewno lepiej mi już poszło niż za pierwszym podejściem. Zacząłem mówić o piłce nożnej. Ja się nią intensywnie interesowałem się sportem w latach 90. drugiej połowie, później jeszcze na początku lat 2000. Później to jakoś, nie wiem, osłabło. Widzowie zagwarantowali sobie wyjście z grupy, wygrywając 1-0 z J-Team. Tradycyjnie zobaczymy, kto zdobył bramkę. Zdaje się, że Chudy, jego drugi gol w tym turnieju.
No i zobaczymy, czy razem z widzami awansujemy. Kebab Shop wygrywa 5 do 1 z Desatrów. 19 do 4, po prostu tę grupę rozwalili. Tylko my im urwaliśmy punkcik, no i będziemy oczekiwać na wynik meczu Chip Trills. Jeśli nie wygrają, no to mamy sytuację klarowną. Ale najpierw zagramy my. Chip Trills zagrają z Sensible World of Soccer Deadlines, gdzie będą raczej faworytami. A my zagramy z Dunkey United, drużyną, która ma 3 porażki i 1 remis, więc powinniśmy dać radę. Mają tylko jednego bardzo dobrego obrońcę, poza tym skład raczej no marny. No nie taki słaby jak Desatrów, natomiast no nic specjalnego. Annice wprowadziłem poprzednio za Aplegata, no to teraz Over wejdzie. No tak. Reszta bez zmian, bo ważne spotkanie, trzeba co najmniej ten remis uzyskać. Aczkolwiek no z tą drużyną remis nie byłby powodem do dumy. Dużo łatwiejszą grupę trafiłem niż poprzednio. No i dobrze, bo chciałem wam pokazać też, jak się strzela gole, a nie tylko jak się bezbramkowo remisuje mecze na przykład. Pierwszy strzał oddał rywal, o dziwo. Także nie mogę sobie jednak pozwolić na dekoncentrację, ani na moment. Trzeba strzelić bramkę, no to da mi bardzo dużo spokoju zdobycie gola. Bo uwierzcie mi, stresuję się, bardzo bym chciał z tej grupy wyjść, a wiem, że no to nie jest jeszcze formalność. Widzę, że te wślizgi są niebezpieczne. No i ktoś się nabawił kontuzji, niestety. Jestem zmuszony dokonać kolejnej zmiany. Niezapominajka, prawa obrona, no to Michael musi ją zastąpić. Nie jest nominalnym prawym obrońcą, ale jest obrońcą przynajmniej. Chciałoby się zakrzyknąć: Turku, kończ ten mecz. Wzorem Tomasza Zimocha. Mecz, który przyjemnie było słuchać w radiu. Zdaje się, że ja słuchałem ten mecz w radiu. Mecz Brandby Widzew. 95 czy 96 rok, czy 97, już nie pamiętam dokładnie, ale to były te okolice. To był ten czas, kiedy polskie drużyny w latach 90. dwa razy awansowały do Ligi Mistrzów, a później czekaliśmy tak długo na ten awans. Bramkarz im robi im robotę. Free kick there. Ale my mamy Juliusa van Delfa, który też jeszcze mnie nie zawiódł. Także trzeba być dobrej myśli. Oczywiście będę miał przewagę, to będzie widoczne w statystykach. 6 do 1 w strzałach. Może gdyby nie ten ich klasowy obrońca, co on robi w takiej drużynie, to wynik byłby już zupełnie inny. Dobra, spokojnie. Na wślizgu próbowałem wstrzelić do bramki. Dobra. Aj, stracił piłkę przy próbie zwodu. Oj. Nie można dopuszczać rywali z piłką pod naszą bramkę. Nie można. No, karny, panie sędzio.
Rzut rożny. Niestety zatrzymał się na obrońcy. O. No tym razem nie mogę, nie jestem w stanie znaleźć drogi do bramki. Kolejny rogal. Może tym razem rozegramy go nieco inaczej. Też nie poskutkowało. O, 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 o. I kolejny rożny. Szkoda, że to nie gra na trzepaku, gdzie czasem były takie zasady, że trzy rożne równa się bramka. No. Kolejny raz bramkarz ich uratował. Dobra, teraz jak najdalej od bramki, chociaż ten remis dowieźmy, niech tu się już nic nie wydarzy. Jest remis, no mamy prawie pewny awans. No rywal musiałby wygrać 5 bramkami. Rywal z trzeciego miejsca. Tutaj 9-2 w strzałach, no ale... Ale skończyło się bezbramkowym remisem. Koniec końców, 2 zwycięstwa, 3 remisy, 0 porażek, 5-0 w bramkach. I to chyba mi wystarczy. I będziemy grali w 1/8. No i teraz, nie, teraz... 2-4. A nie, rywal mi wyprzedził. 3 punkty za zwycięstwo. O, masakra, no tak. Sam tak ustawiłem. No, nie ma to jak solidna wtopa na koniec odcinka. Nie wiem, co mam powiedzieć. No nic. Walczyłem jak nigdy, ale skończyło się jak zawsze. Czyli historia reprezentacji Polski w latach od lat 90. Walczyli jak nigdy, przegrali jak zawsze. No nic, moi drodzy, teraz pozostaje nam kibicować drużynie widzów. Przynajmniej była dramaturgia. Tego nie można odmówić. 1-1 i widzowie wygrali w rzutach karnych. Sprawdźmy, kto strzelił bramkę. Chudy. Już ma 4 gole. Oj, a tak liczyłem na ten awans. No i widzowie znów wygrali w karnych. No proszę. Chudy. Lis pola karnego. Widzowie wygrali w karnych w półfinale. No po prostu mnie zadziwiają. Ja nie wygrałem, nie wyszedłem z grupy, ale może widzowie wygrają. Pingosia tym razem zdobyła bramkę. No niestety, ale finał dla widzów, dla mnie... Nie wiem, może mi ktoś da lizaka na pocieszenie albo coś innego. Wypłakałbym chętnie teraz oczy, ale nie wypada na wizji i na fonii. I to było Sensible World of Soccer 96-97. Gra z dużą dawką grywalności. Prosta, ale jakże wiele frajdy przynosząca. Może pokażę wam kiedyś opcje kariery, no ale to już będzie... To już jest... Na inne opowiadanie. To już jest inna, zupełnie inna historia, zupełnie inna gra. Także dziękuję wam wszystkim. Smutny na koniec Wicek. Zobaczymy, jak test nowego mikrofonu wypadł. No, a na teraz to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.